wypływania w wodzie. Teraz termometr. I przed chwilą wyszedłem, bo znalazłem to. Jakąś kolię wielką. Trudno określić, jaki to jest stop, ale chyba jakieś badziewie. Na początku myślałem, że to jest srebro, ale jak człowiek wyciąga coś takiego z wody, to zawsze myśli, że jest coś wartościowego. Świeci też to kapsle. Idę dalej szukać. 10 centiaków. Głębsza woda, lepsze znajdki. No a jak? Kolejne 10 to. Marki Dziar, własnej roboty, wykonanie prowizoryczne, działa zajebiście, a się człowiek musiał umordować. Śmiecie też chcą, żeby nie było. Trzeba z muszelką. Miedziucha, ale cieszę zawsze. Pierścionek. Po prostu cieszę się gęba. To jest jakiś hotspot. Nie jest to złoty łańcuszek, ale to jest jakiś... jakaś... to jest jakaś zawieszka na sznurku z cyrkoniami, no, jakieś badziewie, ale cieszy diagnozy. Jeszcze tam jakiś sygnał jest. Jest druga część. Jakiś badziewna zawieszka. Ale świecidełka zawsze cieszą. Patrzę do tego sita i patrzę. Muszę je chyba przemalować, bo nie widzę kontrastu. I pada 20 centów. Podsumowanie dwugodzinnego wypadu nad wodą. Śmieci. Kapsle, zawleczki, zapinka od zamka i znajdki bardziej wartościowe, 60 centów, pierwsza biżuteria w tym roku, pierścionek miedziany, dwa guziki, kolia piękna, kto wie czy nie srebro, ale chyba nie, i takie badziewne odrobki. Fajnie to złoty łańcuch. Złoty sznurek wyglądał w sitku, ale się okazał w sznurku. Byliśmy tu pół godziny, miałem 5 sygnałów, kapsel, korona, koronę znalazłem,
srebrny pierścionek i keta niesrebrna. Jedziemy stąd. Gdzie indziej. Wróciliśmy na miejsce, gdzie wczoraj wyszedł jakiś badziew. To broszka. Pozłacane. Dzisiaj chciałbym opisać wczoraj znalezioną kolię, która na pierwszy rzut oka wyglądała na srebrną, ale nią nie jest. Dziś sprawdzimy trzema metodami, jak rozróżnić srebro od metalu. No, na pierwszy rzut oka srebrną, ale po samym obwodzie tego nasiennika można powiedzieć, że on jedynie co na dziecko będzie pasował, więc kto robi taką biżuterię na dziecko. Trzy metody sprawdzenia srebra. Pierwsza, bicia próbiernicze puńce, których nigdzie nie mogę znaleźć. Te zapięcia wyglądają na mocno aluminiowe. Druga próba, no na oko można oceniać jakieś przebarwienia. Tutaj są spore przebarwienia. Widać, że przebija na złoty. Tutaj również. Może jakieś domieszki srebra tutaj są, ale... No i trzecia metoda, metoda magnesem. Na magnes. Lekko przyciąga. Więc całość to na pewno nie jest srebrne. Przyciąga się do magnesu. Dla porównania znaleziony dzisiaj pierścionek. Srebrny z bitą próbą 925 nie przyciąga się w ogóle. I znalazłem jeszcze dzisiaj coś takiego. To jest jakaś bransoletka na rękę. Zapięcie jest magnetyczne, więc musi się przyciągać. Ale ten środek jest taki jakiś dziwny. Z czym, że widać tutaj przebarwienia na jakieś złoto. Ale to nie jest taki wyznacznik do końca. Puńcy też nie widzę. Nie wiem. Są rzeczy, które po prostu trzeba zanieść do jubilera i żeby on to oszacował. Oprócz tego w jeziorze znalazłem jeszcze jakieś śmieci. Ołów. Tu jest cały zestaw. Kluczyk. Jakieś. Ja obstawiam, że to jest pasek, że to jest z jakiejś części z paska, bo to jest dopiero badziewne. Cyrkonie są z plastiku. No jak zwykle. Kapsle, podgrzewacze, świeczniki, jakiś guzik. Tych muszlek się... Ups, jeszcze zgubiłem. Tych muszlek go nie mogę znaleźć. O, część okulara, śrubkę, wentel, nie śruba. Śmieciory. Dzięki za oglądanie, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę i nara!